jest czwarta budowa tramwajowa, inwestycja tramwajowa w ostatnich 10 latach. Inwestycja, która ma istotny wpływ na to, w jaki sposób będzie łączone Piecki Migowo i Gdańsk Południe. W ramach całości tej obwodnicy już w tej chwili Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na tak zwaną Nową Warszawską. Tam ponad 2-kilometrowa linia tramwajowa połączy to, co zna nami, końcówkę, która jest przy ulicy Jabłoniowej z Aleją Hawla, po to, żeby z tej strony domknąć tą pętlę. Natomiast, jak wszyscy wiemy, najistotniejszym fragmentem tej trasy będzie tak zwana trasa Gdańsk-Południe-Wrzeszcz, czyli w tym przypadku połączenie Piecek Migowa z Wrzeszczem, z ulicą Grunwaldzką, po to, żeby właśnie stworzyć jak gdyby drugą część tras tramwajowych w Gdańsku, która nie będzie przebiegać przez Śródmieście, nie będzie przebiegać przez węzeł Hucisko i przy dworcu PKP głównym w Gdańsku, tylko właśnie krótszą trasą z Gdańska Południe do Wrzeszcza da możliwość dziesiątkom tysięcy mieszkanek i mieszkańców szybszy transport do Wrzeszcza i Oliwy. Powstaje oryginalny, jeśli chodzi o inwestycje w całym kraju, wiadukt tak zwany wenecki, który jest prefabrykowany tutaj w okolicy przez wykonawcę tej inwestycji. Tam z jednej strony będzie oczywiście przejezdność drogowa, ale również będzie to oczywiście wiadukt, dzięki któremu przejadą tramwaje w kierunku Piecek Migowy. Wjecha na koniec sierpnia, tak deklaruje tutaj wykonawca, chociaż przejezdność ostatecznie, bo oprócz samego wiaduktu musi być oczywiście przygotowana nawierzchnia i cała nadbudowa, przejezdność przewidywana jest na koniec tego roku.